Mamy takie zadanie. Trójmian kwadratowy x kwadrat plus 5x plus c równa się kwadratowi dwumianu, więc można go rozłożyć na czynniki jako x plus d do kwadratu. Zarówno c, jak i d są dodatnimi liczbami wymiernymi. No i naszym zadaniem jest tutaj znalezienie wartości c, czyli ile się równa c, i znalezienie wartości liczby d. No i jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę, spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie. No dobra, teraz zróbmy to razem. Czyli wiemy, że ten trójmian, przepiszę go, x kwadrat plus 5x dodać c, ma takie przedstawienie, ma taki rozkład na czynniki, jak tutaj jest napisane, czyli jest kwadratem dwumianu. x dodać d do kwadratu. No i z tego, że on ma takie przedstawienie, że jest kwadratem dwumianu, mamy wywnioskować, jaka musi być wartość c jaka musi być wartość d, żeby to się zgadzało żeby rzeczywiście ten trumian był kwadratem dwumianu No to żeby to sprawdzić, to wymnóżmy to, co mamy tutaj po prawej stronie x plus d do kwadratu, czyli to jest x plus d razy x plus d No to ze wzorów skróconego mnożenia wiemy, że to jest x kwadrat dodać 2 razy d razy x, dodać d kwadrat jak nie wiesz skąd to się wzięło, to zachęcam Cię właśnie do obejrzenia filmów na temat wzorów skróconego mnożenia i tego, jak się podnosi dwumian do kwadratu. Dwumian, czyli coś, coś takiego jak tutaj mamy. x plus d, wtedy to jest kwadrat tego pierwszego, x kwadrat, podwójny iloczyn pierwszego i drugiego składnika, 2 razy x razy d i dodać kwadrat drugiego, dodać d kwadrat. No dobrze, no i jak już mamy to wymnożone, to możemy teraz porównać współczynniki przy odpowiednich potęgach x. -a. Skoro te dwa trójmiany mają być sobie równe. Tu mamy x kwadrat, mamy x kwadrat, to się zgadza. Teraz patrzymy na współczynnik przy x. Tutaj on jest równy 5, a tutaj on jest równy 2d. Czyli widzimy, że 2D musi być równe 5. No i z tego za chwilę obliczymy, ile musi być równe d, żeby to się zgadzało. No ale popatrzmy tutaj jeszcze na współczynnik wolny. Tutaj mamy współczynnik c, a tutaj mamy d kwadrat, czyli widzimy, że c musi być równe d kwadrat. C jest równe d kwadrat, no i teraz, tak jak mówiłem, z tego równania możemy obliczyć d. Wystarczy, że podzielimy obie strony przez 2, no i mamy natychmiast, że d jest równe 5 drugich. No a jak mamy d, to możemy obliczyć c, bo c to jest d do kwadratu, czyli to jest 5 drugich do kwadratu, czyli do potęgi drugiej. Czyli c jest równe 25 czwartych. No i taka jest odpowiedź do tego zadania. Żeby ten trójmian był kwadratem dwumianu, to d musi być równe 5 drugich, a c musi być równe 25 czwartych.